Miłość i moc, miłość i moc. Czy otwarcie parasolki w domu przynosi pecha? Jak widać, nie. Wyjaśniam, skąd wziął się ten bardzo dziwny i niepraktyczny w dzisiejszych czasach przesąd. Otóż parasol jest takim wynalazkiem, który towarzyszy ludzkości właściwie już od początku pierwszych cywilizacji. Pierwsze parasole stworzono, ażeby chronić możnowładców przed promieniami słońca, palącego wówczas nieco bardziej niż dzisiaj. I te promienie, uwaga, w Egipcie, zadedykowane w całości Bogu o imieniu Ra, były, uwaga, przyczyną kontrowersji i przesądów również i tam. I właśnie w starożytnym Egipcie korzenie ma nasz wspaniały, dziwny i niepraktyczny przesąd. Otóż, jako jedna z niewielu cywilizacji, cywilizacja egipska zakazała w pewnym momencie otwierania parasola w domu, a zwłaszcza wchodzenia pod otwarty parasol, ponieważ uznano, iż jest to próba chowania się przed Ra, który widzi wszystko i jako słońce, jako światło dociera do oczywiście każdego domostwa. Uważano więc, że osoba, która chowa się pod parasolem, dokładnie chowa się, a więc ma coś do ukrycia, a tym bardziej w ich mniemaniu do ukrycia przed Bogiem. Można było używać parasola tylko i wyłącznie, uwaga, na zewnątrz, i teraz uwaga, kiedy Ra nie patronował niebu, czyli w nocy. Generalnie rzecz biorąc, restrykcja była jeszcze jedna. W czasie po równonocy, a więc dokładnie w czasie, który my nazywamy Mabonem, tutaj nazywa się to Equinox, jest to czas wyjątkowy, czas, który już świat zawiera, który już w tym roku mamy za sobą. W tym czasie nastąpiło oddanie roku pod opiekę, uwaga, księżycowi, a dokładniej żeńskiej, wodnej, lunarnej sile, która teraz spływa nie tylko z nieba w postaci deszczu na ziemię i zmywa ziemię po całym cyklu wegetacyjnym, po całym roku, po całym hałasie wakacji, po wszystkim, co do tej pory wydarzone, co zbiera w wodę i można powiedzieć odcedza po polsku, ale biblijnie byłoby oddziela ziarna od plew, dokładnie w informacji tej wody. Mamy więc do czynienia z czasem, kiedy to uznane jest, jak to na jesień, że rok został oddany w opiekę księżycowi, nocy. Tak oto noce wydłużają się i aż do czerwca, do lity, około 21 do 26 czerwca, różnie w różnych latach, czyli do równonocy i kupalnocki w Polsce, no można powiedzieć, mamy rok, czyli czas, czyli niebo. Niebo jest zawsze o czasie, ziemia jest o przestrzeni, niebo wskazuje, która jest godzina, jaka pora roku, więc w tym czasie mamy czas panowania sił kobiecych. I teraz, tak jak zazwyczaj siły kobiece we wszechświecie, w każdym trwaniu, w każdym istnieniu są ze swej natury przyjmujące. Niektórzy, no adepci starej magii powiedzą pasywne, ale w nowej alchemii mówimy otrzymujące. Tak w tym czasie, w tym właściwie punkcie roku, po przeniesieniu tych energii z mocy Ra w moce księżycowe, wchodzimy w energię ze starożytnego Egiptu, nazywając mat, czyli w energię, no zapamiętacie łatwo, matczynę, w energię uspokajające, w energię tonizujące. I właściwie czekałam na to wideo, tak jak i pewnie co niektórzy z Was, chciałam je nagrać już w tym pływie, który będzie prowadził nas do nowiu w wadze,
Donowiu, który bardzo mocno się z tym tematem łączy. Słuchajcie, w momencie, kiedy dzisiaj otworzycie parasol w domu, ma to wiele magicznych znaczeń, ale niekoniecznie to pechowe. Aczkolwiek pamiętajcie, że przesądy mają to do siebie, że tak jak tradycje, tak jak ceremonie zbiorowe, tak jak rytuały, które odbywają się w jakimś cyklicznym porządku, tak one również mają swoją moc energii, swoją moc rozpędu. To ile czasu na przykład spędziły w Tobie, w Twoim umyśle, w Twoich myślach, w Twojej krwi, takie nawet energie na ten temat, to też ma znaczenie. Jeżeli więc prywatnie uważasz, że Tobie to jakoś może pecha przynieść, to nie ryzykuj. Natomiast z punktu widzenia magii i z punktu widzenia dzisiejszych praktyków, jeżeli nie jestem jakimś hardym wyznawcą Boga Ra, jeżeli nie masz w domu ołtarza, który jest poświęcony temu konkretnie bóstwu solarnemu z tego okresu, gdy uznano to obraźliwym, to raczej nie masz się czego obawiać. Natomiast jeżeli pracujesz z magią, wiedz o tym, że parasolki to nie tylko przesąd, to również taki przedmiot magiczny, który owszem, może służyć do chowania się przed słońcem, przed świadomością, przed wzrokiem, ale uwaga, jest to przedmiot bardzo praktyczny, kiedy na przykład wyjeżdżacie na wakacje, zostawiacie swój ołtarz i nie jest Wam to za bardzo wygodne, żeby kurz na tym ołtarzu osiadał, albo żeby ktoś niepowołany swój wzrok na nim położył, więc wówczas trzy parasolki w roli, uwaga, ochrony na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Można oczywiście w takim miejscu zostawić. Można też jedno, jest to, słuchajcie, jedna z takich funkcji chowających. Oczywiście pamiętajcie, że parasol w właściwie naszym domostwie takim współczesnym, tak, każdego człowieka jest przedmiotem codziennego użytku i to, że nie wiedzieliście wcześniej, bądź nie zdawaliście sobie sprawy z tych znaczeń, to nie znaczy, że teraz one Was jakoś dosięgną. Kochani, my w swoim życiu jesteśmy indywidualni, oczywiście, każdy człowiek ma swoją tożsamość, ale również jesteśmy połączeni. Jako ludzkość mamy wspólne pole morficzne i niekiedy możemy nawet bez świadomości polecieć na automacie, w cudzysłowie, jeżeli chodzi dokładnie o takie przeczucia zbiorowe, o to, co odczuwamy korzystnym dla siebie, co nie. I takim błędem rozwijającego się człowieka, który jest jak trucizna skorpionu, kto się wbija w siebie całkiem niepotrzebnie, także uniknijcie jej już w tej chwili, jest właśnie takie wpływanie sobie winy do tyłu, na zasadzie, że skoro nie wiedzieliście czegoś wcześniej, to jak mogliście nie wiedzieć, prawda? Skoro na przykład nie mieliście wcześniej określonych informacji, to żyliście na przykład życiem bardziej pustym. Kochani, wszyscy dowydarzyliśmy się do tu i teraz, by móc to usłyszeć. I czy chodzi o to wideo, czy o cokolwiek, co dzieje się w Twoim życiu, pamiętaj o tym, że to była i jest ścieżka kształtowania się Ciebie, tędy dowiadywałeś się, kim jesteś, decydowałeś, kim jesteś, to jest Twoja droga i nie oceniaj tej drogi, którą masz za sobą, bo stracisz możliwość widzenia drogi, na której jesteś. Pamiętaj, że czas, który mamy, to czas nowy. Nie ma więc co przenosić starych przesądów. Nagram również wideo o tym, czy stara wiedza jest w ogóle gdzieś użyteczna. Natomiast wracając do parasolek. We Francji w XVI wieku uważano, że otwarcie ich w domu powoduje pecha, bo ich kształt jest ostry. Kształt jest najczęściej taki, powiedzmy, druciany. Taka jest konstrukcja, taki stelaż na wówczas. I uważano, że otwarcie takiej parasolki tak nieharmonijnie, tak z dźwiękiem, tak z takim, powiedzmy, przytupem energetycznym zaburza energię harmonijną domostwa, i dlatego nie powinno się tego robić.
Wierzono również, że kiedy ktoś otwiera parasol, to spodziewa się deszczu, czyli na przykład spodziewa się wtedy łez, bądź też spodziewa się, no, chociażby przeciekającej rury. Kochani, żyjemy w czasach, w których rozrzedziły się wszystkie gęste siatki blokad i wszelkiego rodzaju energetycznych więzień, w których ludzkość jako substancja ucząca się, jak i każdy indywidualnie, była zagmatwana przez ostatnie 2000 lat. Ludzie obudzili się po sennej rybiej erze i w tej chwili to przebudzenie, to wodnikowe przebudzenie pokazuje nam, że tak jak wodnik, możemy wodę swojego czasu przelewać. Możemy decydować, co zostaje w przeszłości, a co zabieramy jako kropelki czasu, jako coś, co nas dobrze wypełnia, jako coś, co chcemy zrobić w przyszłość. I teraz, jeżeli mamy jakiś przesąd, który nam nie służy, wyrzućmy go. Nie bądźmy mu podlegli, wykluczmy się na to. Jeżeli mamy jakiegoś rodzaju takie, powiedzmy, okoliczności, które nam nie sprzyjają, to pamiętajmy, że nie jesteśmy jak obrane ze skóry stworzonka, które idą przez ciemną ulicę i co się przylepi, to zostanie. Tylko jesteśmy ludźmi, którzy w tej formie, w ludzkiej formie, mają prawo wyboru, z czego się składają, a z czego nie. I parasol służy między innymi do podkreślania takich wyborów. W magii, gdy ktoś położy, tak się mówi, parasol nad drugą osobą, gdy ktoś rozłoży parasol nad drugą osobą, oznacza to, że bierze tę osobę pod swoje skrzydła. Oznacza to, że wszelkie zagrożenia świata, wszelkiego rodzaju niewygody świata nie spadną na tę osobę, bo jest ona chroniona. Jeżeli obydwie osoby znajdują się pod tym samym parasolem, to znaczy, że są najczęściej w sytuacji intymnej lub też związanej ze wspólnotą, że są to osoby razem w jednej emocjonalnej kontynuacji, że coś się między nimi dzieje, że idą w jednym kierunku i naprzeciw temu, co z okoliczności może im, załóżmy, szkodzić czy ich hamować, po prostu idą przed siebie. Bycie pod parasolem we śnie oznacza to, że osoba potrzebuje się wyzonować, wejść w swoją własną sferę, odciąć się od całego zgiełku świata, od całego hałasu świata, od tego, co do wszystkich bodźców tak naprawdę jest wysyłane, i osoba potrzebuje być w sobie. I tak też można użyć medytacyjnie takiego parasola. Jeżeli na przykład masz w domu za dużo dźwięków albo czujesz, że trudno jest Ci się odciąć energetycznie od całego środowiska, kiedy medytujesz, a na przykład potrzebujesz tego, to wcale nie musisz chodzić pod wodę. Wystarczy, że masz taki parasol oczywiście nad sobą. Pamiętajcie, że jako tkanina parasol potrafi zbierać w siebie, zapamiętywać w siebie deszcz. A deszcz to informacja z nieba. Jeżeli masz taki parasol, z którego korzystasz magicznie, albo po prostu wiesz, że życie jest magią, więc mówiąc wprost, masz parasol, wtedy warto go wystawiać na zewnątrz, warto, by on ten deszcz pamiętał, bo wtedy, jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek ochrony, możesz go nawet nad sobą i zakręcić, tworząc sferę energii wokół swojej aury. Możesz napisać wokół jego kształtu, zaczynając oczywiście zgodnie z ruchem wskazówek zegara na północy, możesz opisać, jakie zaklęcie Ty zakładasz wokół siebie, czy też jakim się otaczasz, czy też co wpisujesz w swoją aurę. I tak możesz użyć z tego faktu, że parasol można zakręcić, z tego faktu, że ma on swój kształt geometryczny, z tego, że powoduje wir sfery, gdy go obracasz, możesz stworzyć takie personalne tornado. Na przykład tędy możesz również wyrzucić z aury to, czego nie chcesz. Pamiętaj, że w momencie, kiedy tworzysz nad sobą jakiś kształt, zwłaszcza jeżeli to jest kształt taki zawierający metalowe elementy, Twoja aura, ta najbardziej emocjonalna, prywatna, powiedzmy bieżąca, ona reaguje na to. Niektórzy tego nie lubią, jedni to lubią, ale pod parasolem ludzie czują się jak pod takim kloszem, który owszem, jest bezpieczny,
ale też i odcina od środowiska. Tak jak słuchawki, tak jak bardzo ciasno założona czapka i kaptur, i jeszcze jeden kaptur. Jeżeli potrzebujecie takiej samotności w tłumie, to parasol jak najbardziej się do tego nadaje. Oprócz tego pamiętajcie, że ma on, jak to każdy przedmiot, swoje parametry. A tym parametrem w przypadku parasola jest przeważnie bardzo specjalny kształt. Może dawać to heksagon, może dawać to oktagon, może dawać to nawet pentagon, jak macie taki parasol w 5. Ale jest to oczywiście kształt opisany geometrycznie w sposób, który tworzy pewną matrycę, pewien wzór. Te wzory w magii są bardzo istotne. Wirować nad sobą wzór, który jest na przykład dodekadronem, czyli to znaczy, że parasol ma 10 swoich elementów, segmentów, daje coś powiedzmy wyjątkowego, bo tak jak patrzycie na przykład na pieczęci dawnego czasu, w których w nowym wideo, uwaga, takie kontinuum, ale jak patrzycie na przykład na pieczęci Salomona, czy też jak patrzycie na wszelkiego rodzaju dawne mandale, czy nawet na jantrę, czy na wszelkie kształty opisane, takie, które koncentrują moc, takie, przez które pracujemy magicznie, to w tych kształtach jest taki zawsze punkt koncentryczny, takie centrum, takie bindu, takie dokładnie taki punkt, który jest startem tej energii. Więc w momencie, kiedy na swoim parasolu napiszecie, stworzycie odpowiednią formułę, odpowiednie zaklęcie i to Wy jesteście tymi, którzy ten parasol trzymają, tak bądźcie przekonani, że jesteście w centrum tego zaklęcia, że możecie, tak jak derwisze, wirując, lecz niekoniecznie całym ciałem, po prostu symbolem, parasolem, możecie stworzyć pewien wir energetyczny na temat. Możecie stworzyć pewną regułę, na przykład regułę oczyszczającą, albo regułę przyciągającą bogactwo, albo, i tutaj uwaga, otwieram Wam niebo i ziemię na Waszą własną kreację. Taki parasol można pięknie pomalować, taki parasol można oczywiście, pamiętajcie, traktować też jak zwyczajny przedmiot, ale jako przedmiot, który, uwaga, opuszcza z nami dom i który wnosimy w przestrzeń publiczną, może on być również flagą dla naszych symboli, dla tego, co chcemy intencjonalnie, świadomie wnieść w społeczeństwo. Być może, jeżeli namalujemy na tym parasolu znak Ankh, czyli, przypominam, egipski krzyż, klucz życia, być może osoba, która spojrzy na taki parasol, otrzyma dokładnie w tym momencie, w którym potrzebuje ten znak, ażeby się odrodzić na przykład w swoim zdrowiu, albo w swojej motywacji do pracy, albo w swojej codziennej energii. Pamiętajcie, że jako kolektywnie połączone krople wody, my się o siebie wszyscy rekombinujemy, uczymy się od siebie. Jeżeli trudno jest Ci to zauważyć, zwróć uwagę na to, że na przykład było w Twoim życiu wiele osób, które odeszły, które upłynniły się i już właściwie w Twoim czasie swoich kropli nie dolewają, ale nauczyły Cię czegoś, masz coś od nich. Chociażby nauczyły Cię, jakich osób unikać. Pamiętaj, że to wszystko, cała droga życia, czy potrzebujesz na tej drodze parasola, czy też nie, jest Twoim własnym, magicznym freestylem. I jeżeli uznasz przedmiot zwany parasolem za przydatnym Tobie i za przedmiot, którego chcesz użyć w magii, to oczywiście ja Ci życzę, żeby również i ten przedmiot jako działające dla Ciebie narzędzie do manifestacji Twojej mocy w świecie był dla Ciebie i dla świata dzięki Tobie błogosławieństwem. Po prostu. Jako kreatorzy weźmy narzędzia w swoje ręce i zbudujmy ten świat wreszcie takim, jakim chcemy żyć, a nie jakiego próbujemy na wszelkie sposoby unikać. Pamiętajcie, że taka parasolka może ograniczać, na przykład ograniczać dostęp zła do człowieka lub ograniczać dostęp człowieka do świata.
ale może też otwierać. Może się ją odwrócić i złapać w nią deszcz, zamiast próbować się przed nim bronić. Możecie wszystko. Jesteście kreatorami. I przy okazji tego krótkiego wideo dowiedzieliście się o tym. Uwaga, to nie są ćwiczenia, to na serio. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. A ja życzę Wam z całego serca najwspanialszego deszczu tam, gdzie jesteście. Takiego mądrego, takiego, którego napiją się owoce i warzywa i następnie dadzą nam jako wodę, żywą wodę. I w tej wodzie już dla nas jest to, co potrzebujemy. Pijcie deszcz. W jaki sposób? Dowiecie się z innego wideo. Wystarczy wpisać Pij deszcz, Akademia Ducha. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Bo to najwspanialsza, najpotężniejsza moc we wszechświecie. I teraz bardzo głośna w wodzie świata. I od teraz już do zawsze obecna. Abrakadabra, dokonało się.